prawie 3 latach przerwy wróciła wreszcie dominikańska pielgrzymka i 3 sierpnia ruszyła w trasę na Jasną Górę. Zapraszamy wszystkich na codzienną relację, daily vlogi z pielgrzymki. Miłego oglądania. To jest super w ogóle, ja się bardzo cieszę, bo pamiętam, tamta pielgrzymka była moją pierwszą pielgrzymką w ogóle i pamiętam, jak bardzo chciałam wtedy, obiecywałam sobie tego dnia, kiedy wchodziliśmy na Jasną Górę, że za rok idę znowu, i więc bardzo, bardzo czekałam na to, że wreszcie będziemy mogli znowu wyruszyć razem. I to się stało dzisiaj. Wszystko się do tej pory klei, idziemy i no, moment wyjścia to było takie po prostu bardzo miłe uczucie, że to się dzieje, że udało się, że wyruszamy, więc jest super. Tej organizacji było. Głównie polegało to na tym, żeby znaleźć ludzi, którzy będą chcieli podjąć się różnych funkcji w naszej grupie. Funkcyjni też mają swoich głównych funkcyjnych, więc oni się zajmują raczej sobą, a my po prostu tutaj próbujemy sprawić, żeby wszystko ze sobą grało na tej trasie. Także póki co doszliśmy do pierwszego postoju, wszyscy przeżyli, więc jest okej. Duży postój, długi postój. Za długi. Za długi. No. Kolega się nudzi. Chcemy iść. Dwie rytmy. Kiedy można iść? Bardzo przyjemnie się szło w rytmie muzyki, słuchając przemyśleń i trwając w modlitwie. We wspólnocie miałem tutaj dużo znajomych, ale też miałem okazję poznać kilka osób i to jest takie pewnie... powiedziałbym łączące na pewno wspólnotę, wspólne takie chodzenie cały dzień. Na dziko z ryżem. Co oznacza na dziko? No nie wiem, no tak się nazywa. Na dziko z ryżem. Nie mam pojęcia, zaraz zobaczymy. Zobaczymy, co to jest. A, pachnie? Pachnie jedzeniem. Fajnie. I tak oto wygląda kurczak na dziko. Z ryżem. Dziękuję.
godzina 20. Już oczywiście jakiś czas temu, ale doszliśmy wreszcie do Rudawy, do naszego pierwszego noclegu, pierwszego dnia pielgrzymki. Szliśmy chyba około... Ile to? Ruszyliśmy około 8, no tak po 8, czyli szliśmy około ponad 11 godzin. Przy czym pewnie połowa dobre to były przerwy. Troszkę intensywne, ale troszkę od początku, żeby można było sobie przemyśleć, porozmawiać z innymi grupami, bo właśnie mieliśmy jeden długą przerwę, tak około 2-godzinną, także na pewno dzień na plus. Pod koniec każdego daily vloga z pielgrzymki postanowiliśmy na samym końcu dać pewną myśl duchową od ojców dominikanów, których spotkaliśmy na pielgrzymce. A dzisiaj, że jako przez cały dzień wędrowaliśmy z grupą B1, beczka 1, no to myśl duchową przekaże nam ojciec Paweł Szylak. Zapraszam. Jest dzisiaj 3 sierpnia i wyruszyliśmy na pielgrzymkę dominikańską. To jest taki specyficzny czas, Boży czas, w którym możemy pielgrzymować wspólnie w grupie, we wspólnocie Kościoła. Czas, w którym też możemy doświadczać ogromnej dobroci, hojności zarówno i Pana Boga, jak i innych ludzi. To jest też taki czas, w którym uczymy się takiego oderwania od codzienności. Codzienności, której sobie porządkujemy, meblujemy i układamy wiele różnego rodzaju naszych spraw i rzeczy. Pielgrzymka natomiast jest takim momentem, że za bardzo nie możemy sobie tak uporządkować i umeblować tego naszego świata, dlatego że co chwilę jesteśmy w innym miejscu. Zmieniamy postoje, zmieniamy noclegi, zmieniamy miejsca, więc to jest też taki bardzo dobry czas, który uczy nas takiego oderwania od codzienności, a jednocześnie właśnie też takiego przyjmowania i świata, i tego wszystkiego, co Pan Bóg nam daje w tym świecie i przez innych ludzi. Więc wyruszyliśmy na pielgrzymkę właśnie, żeby i doświadczać obecności Pana Boga w Jego opiece, w Jego opatrzności, zdani absolutnie na Jego dobroć i na dobroć innych ludzi. Pozdrawiamy dzisiaj z pierwszego dnia, przed nami już końcówka tego pierwszego dnia, już niebawem będziemy na noclegu. I przed nami jeszcze kilka kolejnych dni pielgrzymowania, które będą też czasem i modlitwy, i rozmyślań, i konferencji, jednocześnie właśnie też przeżywanym we wspólnocie Kościoła, we wspólnocie z innymi ludźmi, ucząc się właśnie tworzenia tej wspólnoty, tworzenia i bycia z innymi ludźmi, tymi, których Pan Bóg nam daje, razem właśnie w wędrowaniu, w grupie pielgrzymkowej, ale też z tymi wszystkimi, których będziemy spotykać na naszej drodze. Pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy oglądają ten materiał, którzy być może nie mogli w tym roku wyruszyć z nami, a chociaż bardzo tego chcieli, albo też z tymi, którzy w jakiś sposób też i duchowo z nami pielgrzymują, też pod względem duchowym przeżywają ten czas naszej pielgrzymki dominikańskiej. Bardzo serdecznie, bardzo gorąco pozdrawiamy. Pamiętamy o Was w modlitwie z Bogiem.